Rządowy program Za życiem działa od 3 lat i wspiera matki samotnie wychowujące dzieci oraz kobiety w ciąży. Mogą one liczyć na pomoc finansową, ale również na wsparcie asystenta rodziny. Tylko w 2019 roku na Warmii i Mazurach z programu skorzystało 30 rodzin, w tym 2, w których były kobiety w zagrożonej ciąży. W latach 2017-2020 wypłacono 550 świadczeń. Prawie wszystkie gminy województwa warmińsko-mazurskiego ubiegały się o to wsparcie dla matek, które takie dzieci urodziły. W tym roku mamy zabezpieczoną kwotę 1 700 000 zł. To dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, który powstał w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Wsparcie uzyskało tu 15 osób, które utraciły mieszkanie i znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Oprócz dachu nad głową samotne kobiety otrzymały też pomoc ze strony specjalistów. Oferowane jest również kompleksowe wsparcie specjalistyczne w postaci porad prawniczych, psychologicznych, pedagogicznych wraz z mamami, które przebywają w domu dla matek i kobiet w ciąży. Są również opiekunowie, które prowadzą bieżącą taką kontrolę tego, w jaki sposób ten dom funkcjonuje. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa powiat kętrzyński stworzył nowoczesne mieszkania z w pełni wyposażonymi pokojami, kuchniami, pomieszczeniem do spotkań z terapeutą i miejscem zabaw dla dzieci. Warunki są bardzo przyzwoite, o dużym standardzie i to nie jest nie tylko moja opinia, ale to jest też opinia tych kobiet, które korzystały z tej pomocy lub aktualnie tam przebywają. Rządowy program Za życiem wspiera również tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. Takie lokale powstały między innymi w Mrągowie przy ulicy Chopina oraz w Miłkach i w Korszach. Dzięki przyznanym dotacjom gminy utworzyły 4 mieszkania dla 12 osób. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv